Pediatrzy bardzo często mówią, że jeżeli pojawia się gorączka u dziecka, to jest taki moment, w którym dziecko powinno zostać już w domu. Tak. Zacznijmy od tego, że bardzo często rodzice mylą ten stan podgorączkowy z gorączką, tak? Bo tutaj rzeczywiście tą granicę przyjmujemy 38 stopni i to warto o tym pamiętać. Bo stan podgorączkowy to jest jeszcze jak gdyby sygnał do tego, że się coś rozwija, ale jeszcze nie powinniśmy się aż tak martwić. Na pewno nie zbijać tej temperatury. No właśnie, to jest jeden z mitów. Tak. Bardzo często rodzice przy pierwszych objawach gorączki natychmiast podają leki, które tą gorączkę obniżają. Dlaczego to nie jest dobre? No, nie jest dobre z tego powodu, że tak naprawdę wyłączamy taki mechanizm obronny organizmu. Bo wbrew pozorom gorączka powstaje w momencie, gdy ten organizm skontaktował się z jakimś wirusem, właśnie bakterią i zaczyna się bronić. To jest jego sposób na obronę, tak? My obniżając tą temperaturę niestety w tym czasie do 38 stopni, tak naprawdę zabijamy tą odporność w ten sposób dziecka i nie dajemy szansy na to, żeby organizm zwalczył tego wirusa. Sam sobie z tym poradził. Dokładnie.